Wieczne bezpieczeństwo wierzącego. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Jeśli uwierzyłeś Panu Jezusowi Chrystusowi, to jesteś zbawiony. Jeśli nie uwierzyłeś Panu Jezusowi, przestań wierzyć sobie, zacznij wierzyć Panu Jezusowi i wtedy będziesz zbawiony raz na zawsze. Jeśli uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, jesteś raz na zawsze zbawiony. Jeśli nie uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, przestań wierzyć w siebie, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a wtedy będziesz raz na zawsze nieutracalnie zbawiony. Zaufaj Jezusowi Chrystusowi, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Jeśli zaufałeś Jezusowi Chrystusowi, jesteś raz na zawsze zbawiony. Jeśli nie zaufałeś Panu Jezusowi Chrystusowi, przestań ufać sobie. Zaufaj Jezusowi Chrystusowi, a wtedy raz na zawsze będziesz zbawiony. I mamy Hebrajczyków, 10 rozdział, 14 werset, jako kolejny dowód na to, że zbawienie jest nieutracalne, że jest wieczne bezpieczeństwo wierzącego nauczane przez całe Pismo Święte. I tutaj mamy takie słowa. Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy bywają poświęceni. Widzimy wyraźnie, że zbawienie jest nieutracalne. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Dlatego możemy być pewni, że Biblia uczy nas o wiecznym bezpieczeństwie wierzącego. Albowiem jedną ofiarą udoskonalił na zawsze tych, którzy są uświęceni, poświęceni, uświęceni. Tutaj w kontekście widzimy, że to ci, których Bóg oddzielił dla siebie przez nowe narodzenie, o czym możemy przeczytać między innymi w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, rozdział szósty, werset 11. Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani potwarcy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. I takimiście niektórzy byli, aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego. Wyraźnie to widzimy, że jeśli ktoś jest narodzony na nowo, jest tutaj jednoznacznie zaliczony do tych, którzy są usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa, do tych, którzy są poświęceni, do tych, którzy są omyci przez słowo, któremu dali wiarę. A także drugi Tesaloniczan, drugi list do Tesaloniczan mówi nam w drugim rozdziale następujące słowa. Drugi Tesaloniczan, rozdział drugi, werset 13. Przetoż i my dziękujemy Bogu bez przestanku, że przyjąwszy Słowo Boże, któreście słyszeli od nas, przyjęliście nie jako słowo ludzkie, ale jaki jest naprawdę jako Słowo Boże, które też skuteczne jest w was, którzy wierzycie. Więc wyraźnie widać, że Słowo Boże mówi wyraźnie, że Słowo Boże przyjęte jest skuteczne w tych, którzy uwierzyli w to słowo, przyjęli to słowo i usłyszeli to słowo. Więc przyjęli je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę jako słowo Boże. Także pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy, werset drugi, komunikuje nam tutaj Bóg przez te słowa wybranych według przejrzenia Boga Ojca, przez poświęcenie ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwi Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się wam rozmnoży. Czyli widzimy wyraźnie tutaj, że wybrani według przejrzenia Boga Ojca przez poświęcenie ducha, Duch Święty poświęcił tych, którzy są raz na zawsze zbawieni, nieutracalnie zbawieni przez to, że uwierzyli w Słowo Boże, które mówi, że Jezus umarł za wszystkie grzechy tych, którzy Jemu wierzą. Przez wiarę w ukończone dzieło Chrystusa ci,
w których Bóg rozpoczął dzieło, o czym mówi nam list do Filipian. List do Filipian, rozdział pierwszy. List do Filipian, rozdział pierwszy. Werset szósty. Będąc pewny tego, że ten, który rozpoczął w was dobrą sprawę, wykona ją aż do dnia Jezusa Chrystusa. A także z Filipian możemy zobaczyć wyraźnie, że mamy w drugim rozdziale Filipian powiedziane 13 werset. Bóg sprawuje w was i chęć, i wykonanie według upodobania. Dlatego, że tak jest, mamy z bojaźnią i drżeniem sprawować swoje zbawienie, nie przypisując sobie zbawienia, jak to czynią ci, którzy myślą, że zbawienie można utracić. Oni nie mają żadnego lęku przed Bogiem i sobie przypisują zbawienie swoim własnym uczynkom. Cóż za bezczelność! Słowo Boże mówi, że my mamy z drżeniem sprawować swoje zbawienie. Bać się przypisania sobie chwały, a mamy przypisywać chwałę Bogu. Mamy okazywać bojaźń i drżenie przed tym, żebyśmy przypadkiem sobie nie przypisali tego, co Bóg sprawuje w nas, bo 13 werset mówi, Bóg sprawuje w was i chęć, i wykonanie według upodobania. Natomiast są tacy bezbożni ludzie, którzy sobie przypisują ich chcenie i wykonanie. To są ludzie idący na zagładę. Oni ufają sobie, mają siebie za bożka, są bałwochwalcami. Nie ma w nich żadnego poznania Bożego. Natomiast ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, przestali wierzyć w siebie z drżeniem i bojaźnią, sprawują swoje zbawienie i nie przypisują sobie tego, co robi Bóg, bo Bóg wywołuje ich chcenie i wykonanie. Jak mówi drugi rozdział Filipian, 13 werset i 12 werset. Więc jeśli sobie przypisujesz wykonanie i chcenie, to jesteś najgorszym na świecie satanistą i nie masz żadnego drżenia przed Bogiem, żadnej bojaźni przed Bogiem. Siebie uczyniłeś Boga i jesteś gorzej niż antychryst. Dlatego zacznij wiedzieć, że tylko w Panu Jezusie jest zbawienie. Zbawienie jest u Pana, nie u ciebie. Nie jesteś zbawicielem. Nie możesz sobie sam pomóc. Zacznij przyjmować to, że tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. I widzimy wyraźnie, Filipian, pierwszy rozdział, szósty werset, będąc pewny tego, że ten, który rozpoczął w was dobrą sprawę, wykona ją aż do dnia Jezusa Chrystusa. Udoskonalili się co do świadomości grzechów, bo też przecież mamy wyraźnie powiedziane Hebrajczyków. Dziewiąty rozdział Hebrajczyków, dziewiąty werset. Komunikuje nam tutaj Bóg przez te słowa, który był obrazem na teraźniejszy czas, w którym bywają składane ofiary i dary, nie mogące według sumienia doskonałem uczynić tego, który służbę Bożą odprawia. Ale ci, którzy uwierzyli Panu Jezusowi, mają doskonałe już sumienie. I dalej. Doskonałym są uczynieni. Tak mówi ten fragment. Doskonałym uczynić tego, który służbę Bożą odprawia. A także 10 rozdział, 1 i 2 werset. Albowiem zakon, mając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, takimi, iż samymi ofiarami, które co rok ustawicznie ofiarują, nigdy nie może przystępujących doskonałymi uczynić, bo inaczej przestaną by je ofiarować, dlatego że składający ofiarę, będąc raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnego poczucia grzechów.
Zbawiony nie ma już żadnego poczucia grzechów, nie ma już żadnej świadomości grzechów. Jeśli masz poczucie grzechów, jeśli masz świadomość grzechów, no to jesteś jeszcze nie oczyszczony. Jesteś jeszcze poza tą obietnicą. Uwierz Panu Jezusowi, przestań wierzyć sobie. Zaufaj Panu Jezusowi, przestań ufać sobie. Uwierz w Pana Jezusa, przestań wierzyć w siebie. To jest upamiętanie, przestać wierzyć w siebie, przestać ufać sobie, przestać wierzyć sobie, a zacząć wierzyć Jezusowi, zacząć wierzyć w Jezusa, zacząć ufać Jezusowi. To jest upamiętanie. Jeśli się nie upamiętasz, jeśli nie uznasz się za niegodnego zaufania sobie, jeśli nie uznasz Jezusa za godnego zaufania Jemu, jeśli nie uwierzysz Jezusowi, jeśli nie przestaniesz wierzyć sobie, jeśli nie zaufasz Jezusowi, jeśli nie przestaniesz ufać sobie, to byłoby ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. Natomiast zbawieni otrzymują pokój i pewność zbawienia. To dzieło doskonalenia sumienia wierzącego trwa na zawsze. Nie jest powiedziane doskonali, aż upadną na ścieżce wiary, ale doskonali na zawsze. Stąd wiemy, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Ale to dotyczy zbawionych, tych, którzy nie mają już żadnej świadomości grzechu, tych, którzy nie mają już żadnego poczucia grzechów, jak mówi Hebrajczyków 10:2. Jeśli masz poczucie grzechów, to jest to dla ciebie sygnał alarmowy, że jesteś na drodze do piekła. Przestań wierzyć sobie, uwierz Jezusowi. Przestań ufać sobie, zaufaj Jezusowi. Przestań wierzyć w siebie, zaufaj w Jezusa. Wtedy przestaniesz mieć poczucie grzechów. Wtedy przestaniesz mieć świadomość grzechów. Po tym to poznasz, że Jezus stanie się twoim Zbawicielem. Bo wystarczy, że uwierzysz w Słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym i zrozumiesz raz na zawsze, że nie ma innego Boga oprócz jednego, tego z Biblii. Przestań być bałwochwalcą, ty nie jesteś Bogiem, nie możesz się zbawić. Przestań ufać sobie, przestań wierzyć sobie, przestań wierzyć w siebie, zacznij wierzyć w Jezusa, zacznij ufać Jezusowi, zacznij wierzyć Jezusowi i w Jezusa. Niech Bóg ci błogosławi.